lub ludzi ciekawych wszystkiego. Witam Państwa bardzo serdecznie, dobry wieczór. Jerzy Sebastian Lubomirski, marszałek wielki i hetman polny koronny, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli elity władzy I Rzeczypospolitej. Wierny królowi Janowi Kazimierzowi w tragicznych chwilach potopu szwedzkiego. Prawie wszyscy zdradzili. On był lojalny i trwał przy królu. Upłynęło raptem kilka lat. Jerzy Sebastian Lubomirski, podnosząc rokosz w 1665 roku, staje na czele opozycji przeciwko władzy królewskiej. W bitwach pod Częstochową i Mątwami pokonuje królewską armię, do reszty osłabiając autorytet monarchy i unicestwiając ideę wzmocnienia państwa. W 1664 roku Sejm skazał go na utratę urzędów, banicję i infamię. Witam w studiu gościa, profesor Janusz Tasbir, historyk, członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz członek Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani, dobry wieczór państwu. Jerzy Lubomirski należał niewątpliwie do osób, którym przyszłość układała się bardzo różowo. On był jednym z przedstawicieli magnaterii, bardzo szybko zaczął robić karierę. W 1650 roku powołany na marszałka wielkiego koronnego, w 1657 na hetmana. Zasłużył się bardzo w okresie wojny ze Szwedami jako wybitny dowódca, dorównujący, jeżeli nie przewyższający, swoim talentem strategicznym samemu Stefanowi Czarnieckiemu. Później już losy zaczęły układać się inaczej. Mianowicie przeszedł wyraźnie do obozu opozycji antykrólewskiej i doprowadził do wspominanej już bitwy, czyli konfrontacji zbrojnej z wojskami królewskimi, najpierw pod Częstochową, a potem pod Mątwami. I to było wielkie zaskoczenie i do dziś dnia jest sprawa wstydliwa dla historyków. W naszych dziejach mieliśmy parę rokoszów. Od tak zwanej wojny kokoszej 1537 roku, poprzez rokosz Zebrzydowskiego 1606-1609, aż do rokoszu Lubomirskiego. Ale żaden z poprzednich nie przyniósł tylu krwawych ofiar, co właśnie bitwa pod Mątwami. Przepraszam, panie profesorze, co to znaczy rokosz? Rokosz to było powstanie zbrojne szlachty pod pozorem niewypełniania przez króla przysiąg składanych podczas obejmowania tronu. Czyli był słuszną opozycją wobec władzy królewskiej? Czasem był słuszno, czasem był niesłuszno. Zawierał słuszne elementy, ale niewątpliwie w XVII wieku przyczyniał się do rozstroju Rzeczypospolitej i to w okresie, kiedy ta Rzeczpospolita była niesłychanie osłabiona. My właściwie nie doceniamy przełomowości potopu. Przypomnę, że to są lata 1655-1660. Według obliczeń historyków ubyło wówczas bardzo dużo ludności, to znaczy 1/3 ludności wyginęła. Spadły plony. Jeżeli przed rokiem 1648 myśmy eksportowali kilkanaście tysięcy ton zboża za granicę, to zaledwie 0,5% tego wysłaliśmy w okresie potopu. Podobnych danych można by przytoczyć wiele. Otóż w tym czasie było zapotrzebowanie na ludzi, którzy by zdolnościami, lojalnością i hartem sprostali wyzwaniom czasu. No, Lubomirski nie sprostał tym wyzwaniom i wracam do swego wątku, mianowicie do rokoszu. W tym rokoszu zostały wycięte w pień pułki Czarnieckiego, któremu zawdzięczamy przecież w dużym stopniu wypędzenie Szwedów z Polski w okresie potopu. Ja nie bardzo wierzę obliczeniom, bo obliczenia są wręcz rewelacyjne. To znaczy po stronie królewskiej miało zginąć od 3, według innych historyków, aż nawet do 5000 ludzi i jakaś tam 400 generałów, natomiast po stronie rokoszan zaledwie 150 ludzi. Jak to możliwe? To według mnie to jest coś jest pomyłka. Ja bym jednak jedno zero do tych 150 dodał. Tak czy inaczej, o tym wspominali z niesmakiem zarówno rokoszanie, jak i regaliści, czyli zwolennicy monarchy Jana Kazimierza. A niemożliwe choćby z tego względu, przepraszam panie profesorze, że wojskami koronnymi dowodził Jan Sobieski, przyszły król, który był wodzem równie dzielnym, zdolnym, utalentowanym jak Jerzy Sebastian
Sebastian Lubomirski, przynajmniej. No właśnie, tak no zdolny, właśnie, prawda? Według mnie to są, to ja to biorę cyfry z takiej pracy Stanisława Płazy pod tytułem Rokosz Lubomirskiego, potem sprawdzałem jeszcze w jednym zarysie, ale nie mogłem sprawdzić w żadnej osobnej monografii, bo bitwa pod Mątwami jest tak wstydliwa dla polskich dziejopisów, właśnie, że osobno na ten temat nie lubimy się rozwodzić nad tym, że rodacy wyżynali rodaków i to właściwie weterani wojny niedawnej bili się z weteranami tejże samej wojny. Bo to największa, jedna z największych plam, hańba na honorze, na historii, na dziejach Polski, no prawda? No i na świadczy bardzo źle o świadomości politycznej ówczesnej szlachty, która się dała do tego wciągnąć. Wszyscy wielbiciele Paska pamiętają, jak on traktuje swój udział po stronie królewskiej w zwalczaniu rokoszu lubomirskiego. Właściwie udaje, że jest raz po tej, drugi raz po tamtej stronie, ale w sumie rozbawienie towarzyszy tu wyraźnie u Paska zażenowaniu. Mhm. Panie profesorze, winna jestem słuchaczom jeszcze kilka uwag. Otóż Jerzy Sebastian Lubomirski pojawia się w cyklu Historyczne spory. Zasady tego cyklu, które obowiązują od pierwszego odcinka i będą obowiązywały do ostatniego, są takie mianowicie, że 35 minut naszego spotkania przeznaczamy na prezentację dwuznacznej postaci historycznej, opisującej pozytywne i negatywne cechy i działania. Pan profesor Janusz Tasbir i ja występujemy przemiennie w rolach oskarżyciela i obrońcy, tak to nazwijmy. Następne 15 minut to czas dla Państwa, a więc od 16.40 czekamy na telefony i merytoryczne argumenty za albo przeciw. I ostatnie 5 minut Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego to podsumowanie, które już należy do pana profesora Janusza Tasbira. Przypomnę, telefon 022 645 22 22 będzie do państwa dyspozycji od 16.40. Czuwa przy nim Monika Owczarek. Program realizuje Marek Dalba. Pan profesor od razu przedstawił nam Lubomirskiego w najczarniejszych barwach i w najczarniejszych kolorach. A jeszcze nie w pełni wyczerpałem paletę czarnych barw. Doszliśmy do tej tragicznej, haniebnej, wstydliwej bitwy pod Mątwami. Ale przecież nie wolno zapomnieć o tym, że Jerzy Sebastian Lubomirski był pupilem, był faworytem dworu królewskiego, zarówno królowej Ludwiki Marii, jak i Jana Kazimierza, że te awanse społeczne, że te awanse dworskie, które otrzymywał, związane były no nie tylko z tym, że był świetnie wykształcony, że poznał politykę jeżdżąc po Europie, że doświadczył różnych, właściwie historia jak z książki, z serii Szpady i Płaszcza, te dzieje Lubomirskiego. Lubomirski zachował twarz wobec tej strasznej sytuacji, jaka się Polsce przydarzyła podczas potopu szwedzkiego. Zachował honor, stanął wiernie przy królu. Brał udział w takich wielkich bitwach, w których dowodził Stefan Czarniecki pod Warką czy Międzyborzem. A no, pod Cudnowem w 1660 rozgromił dzielnie wojska rosyjskie. Ale trzeba sobie od razu powiedzieć, że on na początku najazdu szwedzkiego wahał się, po czyjej stronie się opowiedzieć. Zachowywał pozornie neutralność. Natomiast nie można mu mieć za złe, że, jak przypuszczają niektórzy, chciał po prostu zostać królem. Dlatego, że genialnie... Chciał czy nie chciał? Chciał. Chciał. Chciał, dlatego że genialnie to ujął Sienkiewicz, kiedy Bogusław tłumaczy Kmicicowi, że w takim państwie, gdzie władza jest dziedziczna i nie ma wolnej elekcji, to właściwie każdy godzi się z tym, że jego skroń nie przyozdobi monarsza korona. Natomiast w Polsce to taki pan z jakiejś tam z psiej wólki może zostać zwierzchnikiem samego Radziwiła. Otóż Lubomirski najpierw próbował lansować na tron księcia Siedmiogrodu Jerzego II Rakoczego, potem myślał jeszcze o kimś i wreszcie sam znosił się z zamiarem objęcia tego tronu. No sprawę miał ułatwioną, dlatego że Jerzy Jan Kazimierz był bardzo wśród szlachty niepopularny. Ale ja mam mu za złe nie to, nie jego ambicje, bo ambicje, jeżeli są hamowane patriotyzmem czy realizmem, nie są rzeczą zdrożną. Tylko to, że do tych rozgrywek wciągał państwa ościenne. Przecież on wyraźnie proponował Rosji kawałek terytorium Rzeczypospolitej w zamian za udzieloną
pomoc. Ale w którym momencie, przepraszam panie profesorze, muszę troszeczkę go bronić, dlatego że Rakoczego, wracając do Rakoczego, pogonił Rakoczego. Rakoczego pogonił, ale przedtem chciał go widzieć w roli króla polskiego. Natomiast Rosji proponował podzielenie się Rzeczą Pospolitą w okresie trwania tego rokoszu. Ale czyli właśnie wcześniej został skazany przez Sejm na banicję. Przez sąd sejmowy. Nie na banicję, gorzej. Nie tylko na utratę czci, ale na karę śmierci, jeżeli by został, i na pozbawienie wszelkich urzędów. Przy czym to było nieformalnie złożone, bo w tym sądzie nie wzięli udziału wszyscy senatorowie. Także on miał pod tym względem od strony prawnej sytuację ułatwioną. Ale jeżeli, panie profesorze, jeżeli on zawierał jakieś układy, czy też wchodził w konszachty z państwami ościennymi, jak pan profesor powiedział, czy to z elektorem Brandenburgii, czy to z Rosją, czy to z cesarzem Austro-Węgier, ależ to dopiero po tym, jak został skazany i właściwie wypędzony, pozbawiony wszystkiego. Musiała być jakaś przyczyna, za co został skazany Lubomirski. No ale przyczyna była taka, że podejrzewano go o próbę zamachu stanu. Chodziło na czym miała polegać ta próba zamachu stanu? Na próbę usunięcia Jana Kazimierza z tronu. W jaki sposób? W postaci albo zbrojnego zamachu stanu przy pomocy właśnie wojsk obcych, albo, no nie wiem, jak on sobie to dokładnie wyobrażał, ale ja tu sobie pozwolę przytoczyć cytat z zupełnie innej epoki. Żeromski swoje opowiadanie na probostwie w Wyszkowie, traktujące o tak zwanym tymczasowym komitecie rewolucyjnym z 1920 roku, przypomnę, władzy, którą komuniści próbowali narzucić Polsce po jej podbiciu, stwierdził, kto by na ojczyznę chociażby złą i przynoszącą nieszczęścia temu, który się na nią targnie, naprowadził obce wojska, ten będzie po trzykroć przeklęty. Otóż Jerzy Lubomirski do tego dążył. No naprawdę dla niego pycha magnacka przesłaniała cały świat. Ale panie profesorze, nie odpowiedział pan na pytanie, w jaki sposób próbował doprowadzić do zamachu stanu. To znaczy, że nie ma mocnych, twardych dowodów na to. No nie, on uważał, że jeżeli uzyska większość w Sejmie, Sejm może uchwalić na przykład detronizację Jana Kazimierza. Ja przypomnę, że dopiero po abdykacji Jana Kazimierza w 1668 roku wprowadzono ustawowo zakaz złożenia korony. Król, to naruszył Stanisław August Poniatowski później. Król nie mógł się zrzec tronu, a przedtem bardzo szlachta na przykład wyobrażała sobie w 1655 roku, przypomnę początek najazdu, że zostanie zwołany Sejm w Warszawie lub Krakowie. Sejm detronizuje Jana Kazimierza i Sejm obierze Karola Gustawa, który przyjmie wiarę katolicką, na króla Polski. To było możliwe. Więc takie wyjście mogło się nasuwać Jerzemu Lubomirskiemu. Adam Kersten, który napisał jego obszerny życiorys w polskim słowniku biograficznym, twierdzi, co prawda, że on nie chciał być królem, ale chciał być pierwszy po królu. Mhm. I w momencie, kiedy stracił nadzieję, że będzie manipulował i królem, i królową, jakby tą królową można było manipulować, to przeszedł do wręcz działań opozycyjno-wrogich interesom Rzeczypospolitej. No trudno zaprzeczyć. Panie profesorze, jakoś to się musiało stać i musiał być jakiś powód. Oczywiście nic nie usprawiedliwia zdrady ojczyzny. Nic nie usprawiedliwia próby zamachu stanu. Ale pamiętajmy o tym, że w czasach potopu Stara Lubowla czy też Łańcut to były te miejsca, które oddał do dyspozycji króla Jana Kazimierza Lubomirski, że w Starej Lubowli przechowywano insygnia królewskie, że tam przyjmował króla Lubomirski. No. Jak to się stało, że ten lojalny wobec króla magnat, wódz, przechodzi do opozycji? Jak to się stało, że mając tak bliskie stosunki z Marią Ludwiką, z królową, należał do jej powierników? Popierał na początku jej plan elekcji Vivente Regge. Znaczy obioru władcy jeszcze za życia panującego króla, wyjaśnijmy słuchaczom. Ale przecież to bez sensu. Powiedzieć nie, że on zdecydowanie przeciwstawił się radykalnym reformom ustrojowym, które próbował wprowadzić dwór. Które miały polegać na czym? Na czym? Po pierwsze, na zniesieniu zasady liberum veto.
co było posunięciem bardzo zbawiennym, byłoby posunięciem bardzo zbawiennym. Po drugie, na przeprowadzeniu elekcji vivente regge, czyli za życia panującego władcy. Czyli systematycznie torpedował wszelkie wysiłki dworu zmierzające do uzdrowienia aparatu państwowego. I ja osobiście sądzę, że wszelkie dyskusje, jakie się w tej chwili toczą i będą toczyć, kiedy była ostatnia chwila, by naprawić ustrój Rzeczypospolitej, to ta chwila była właśnie po wstrząsie wywołanym potopem. Po tym, jak szlachta przekonała się, że ten aparat jest niezdolny do odparcia nawet słabszego przeciwnika, że coś trzeba zrobić. Otóż, gdyby Ludwika Maria nie połączyła planów elekcji vivente regge z chęcią narzucenia francuskiego kandydata, gdyby Ludwika Maria nie chciała uciekać się do niegodnych środków w walce z Jerzym Lubomirskim, to niewątpliwie szlachta by tak gromadnie jego nie poparła. Zresztą trzeba powiedzieć, że Jerzy Lubomirski chętnie stroił się w szaty obrońcy złotej wolności, która może być i jest zdeptana przez Jana Kazimierza, tego biednego króla, którego tak paskudnie przedstawił Słowacki w Mazepie, przez Jana Kazimierza, którego on nazywał królem tyranem. No, tyranem to on nie był, ale na króla niespecjalnie się nadawał. Ale na króla się naprawdę nie nadawał i pomysł zastąpienia króla mało sprawnego przez króla, który w pełni odpowiada tym warunkom, jakie powinien spełniać władca tak olbrzymiego kraju, pomysł był całkiem dobry, tylko nie do zrealizowania. No, takie przypadki wybierania króla podczas życia poprzednika zdarzały się w historii Polski. Przypomnijmy sobie Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. Ale to był jeden przypadek i to nie był wybór, tylko powołanie takie w 1530 roku, kiedy on miał zaledwie 10 lat. I to był wielki błąd polityczny Bony, która miała olbrzymie ambicje i chciała zabezpieczyć ukochanemu synowi przyszłość. Ale na ogół to szlachta pieniła się na samą myśl elekcji vivente regge. No więc właśnie, czyli Lubomirski nie był tutaj odosobniony, nie był takim buntownikiem, który wszystkich innych skrzyknął przeciwko temu pomysłowi, tylko ogół szlachty był przeciwny temu. Być może jakaś mądrość szlachecka zadziałała tutaj, że byli przeciwni temu pomysłowi. No bo cóż by się stało? Za życia Jana II Kazimierza nagle pojawia się drugi król, który ma rządzić tą nieszczęsną Rzeczpospolitą. No ale uniknęlibyśmy wolnej elekcji. A wolna elekcja była okresem, kiedy się odbywał targ o Rzeczpospolitą, kiedy płynęły obce pieniądze do Polski całą strugą, kiedy demontowano do reszty nasz aparat państwowy. Ja uważam, że wolne elekcje na pewno w XVII wieku stanowiły wielkie nieszczęście dla Polski. To na pewno. Panie profesorze, czy jest pan przekonany, że król Jan Kazimierz, o którym wiemy, jakim był królem, był w stanie wprowadzić reformy uzdrawiające sytuację Rzeczypospolitej? Tak, byłby w stanie, gdyby się ograniczył do, powiedzmy, zniesienia, bo szlachta już godziła się na to, zniesienia liberum veto. Bo on na przykład, i to by wystarczyło? No, to by było bardzo dużo. To by było bardzo dużo, bo on na przykład proponował tak, żeby liberum veto było zniesione, głosowano większością głosów, a po przegłosowaniu danego projektu ci posłowie, którzy byli przeciw, mogli zgłaszać swoje sprzeciwy, ale to już by nie miało żadnych skutków prawnych. Natomiast to, że oni forsowali Francję, która była znienawidzona wówczas ze względu na królową, to, że za tym wszystkim stały pieniądze obcego dworu, to wszystko czyniło samą ideę radykalnej przebudowy Rzeczypospolitej niepopularną wśród ogółu szlachty, który to ogół szlachty jednak był wstrząśnięty potopem, ale nie do tego stopnia, żeby przystał na tak radykalną przebudowę od razu na wszystkich odcinkach. Mm-hmm. A czy wobec tego wszystkiego, o czym mówimy, wobec tej całej sytuacji, kiedy Lubomirski zagroził królowi zbrojną interwencją w razie obstawania przy tych jego planach reform ustrojowych, w sytuacji, kiedy dwór wytoczył proces, kiedy sąd sejmowy wytoczył proces między innymi o związki, jak pan profesor powiedział, z obcymi państwami, o podżeganie wojska do buntu i zapadł ten wyrok. No zapad wskazujący Lubomirskiego, Jerzego Sebastiana Lubomirskiego za zdradę stanu, na utratę urzędów, na banicję, na infamię. Czy zważywszy wszystko, co się wydarzyło, całą sytuację w kraju, uważa pan profesor, że ten wyrok był sprawiedliwy?
Nie, uważam, że był wydany pośpiesznie po prostu, że można było doprowadzić do jakiegoś kompromisu, ale tu działała niecierpliwość królowej, o której złośliwie mówiono, że rządzi Janem Kazimierzem jak mały Etiopczyk, mały Abisyńczyk słoniem. Być może rządziła Janem Kazimierzem. Rządziła. Wcześniej rządziła Władysławem IV. On był śmiertelnie, Władysławem IV to nie bardzo. Władysław IV, jak ją pierwszy raz zobaczył, to może miała tak podagry, to powiedział do otoczenia, także królowej przetłumaczono. To jest ta osławiona piękność, o której żeście mi tyle rozprawiali, bo ona już wtedy była leciwa, a jak wychodziła za Jana Kazimierza, tym bardziej. Więc tutaj ona wywierała duży wpływ raczej na tego ostatniego wazę na polskim tronie. I otaczał się cudzoziemcami, mówił, że bardziej ceni psa niż Polaka. To wszystko się rozchodziło straszliwie. No mówił, tak, ale gdyby nie było obok niego, czy przy jego boku Ludwiki Marii, pewnie też by tak mówił. Pamiętajmy, że Jan Kazimierz spędził wiele lat we Francji i tam mu się bardziej podobało niż w Polsce. No wie pani, spędzić jest takie opowiedzenie. Znaczy trochę w więzieniu oczywiście. No więc właśnie, że Puszet, zapytał jednego, chyba Dunikowskiego, który siedział w Oświęcimiu. Ile czasu pan spędził w Oświęcimiu? Więc to samo można powiedzieć, że on spędził w więzieniu u Richelieu'ego, które to więzienie nie było wcale przyjemne i mógł zachować uraz antyfrancuski. Mowa o Janie Kazimierzu oczywiście. Mm-hmm. Polacy, jak pan profesor powiedział, nie lubili Ludwiki Marii wcześniej. Zresztą jej poświęcimy to tylko tak na chwilę. Włączamy ją w tę rozmowę, aczkolwiek była postacią decydującą i znaczącą w tych wypadkach, o których opowiadamy. Ale poświęcimy Ludwice Marii całą audycję w następnym miesiącu, w lutym, więc tak nie będziemy się wgłębiać w skutki i przyczyny jej obecności na polskim tronie. Natomiast czy to nie jest symptomatyczne, że Polacy nie lubili swoich władczyń, które były cudzoziemkami? Przecież to samo się działo z Boną. Ale to przecież były trzy czynniki. Po pierwsze, Polacy nie lubili kobiet, które się wtrącały do polityki. Po drugie, nie lubili cudzoziemek. A po trzecie, jeżeli ta cudzoziemka wtrącała się do polityki i była podejrzewana o to, że chce wprowadzić absolutum do minimum Rzeczypospolitej, to już wystarczyło, żeby była obciążona niepopularnością w szerokich kręgach szlachty. Uważano, że polityka w ogóle nie jest zajęciem dla kobiet. Ja sądzę, to jest moje osobiste zdanie, że śluby lwowskie, o których się tak dużo mówi, 1656 Jana Kazimierza, gdzie obrano Marię Matkę Boską na królową Polski, naprawdę na króla Polski, to tak ją tak obrano, jak obrano Annę Jagiellonkę na króla Polski. Jadwigę tak. Annę Jagiellonkę. To chodziło o to, że propaganda katolicka twierdziła, iż Najświętsza Maria Panna sprzyja swobodom szlacheckim i wolnościom i że jeżeli ona zostanie królową, to złota wolność będzie utrzymana. No, a natomiast co do wszystkich cudzoziemek, to twierdzono, że one przyjeżdżają z zamiarem od razu przeszczepienia tego systemu rządów, jaki był w ich ojczyźnie. To jest mowa o Habsburżankach, które były żonami Zygmunta III Wazy i potem jeszcze Władysława IV, do tego kraju, w którym przyszło jej współrządzić, przynajmniej formalnie, obok rodzimego pochodzenia małżonka. Ciągle myślę o tym, co pan profesor powiedział, że ten wyrok był zbyt pochopny. Mógł Sejm pod presją króla nie wydawać takiego strasznego wyroku. Ale to nie Sejm wydał, to sąd wyłoniony, sejmowy, który był w niepełnym składzie, bo nie powołano wszystkich senatorów. Oni się strasznie śpieszyli, przy czym złośliwe języki, ja w to nie wierzę, ale z obowiązku historyka przekazuję, mówiły, że Ludwika Maria chciała nasłać morderców na nieszczęsnego Jerzego Lubomirskiego, że chciała go kazać otruć i tak dalej. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Jeżeli ktoś się nie podobał Richelieu'emu, wszechwładnemu ministrowi, jak wiemy, choćby z Dumasa, za panowania Ludwika XIII, to po prostu któregoś dnia mógł zostać aresztowany, strącony do więzienia i ścięto mu głowę. Natomiast w Polsce urzędy były dożywotnie i można było te urzędy odebrać wyłącznie za zdradę stanu, udowodnioną jakąś korupcję i tak dalej. Natomiast jeżeli dygnitarz się dobrowolnie nie zrzekł albo nie szedł na wyższe stanowisko,
to nie można go było z tego usunąć, jedynie na drodze sądowej. I właśnie na drodze sądowej odebrano Jerzemu Lubomirskiemu i marszałkostwo, i to dowództwo wojskowe. A kto po nim przejął te urzędy? To Czarniecki przejął. Może było po to właśnie to wszystko zorganizowane, żeby Czarniecki mógł przyjąć. Pamiętajmy o tym, że Jan Kazimierz był przeciwny wręczenia buławy Lubomirskiemu. On już wtedy, w 57 roku, 1657, optował za Stefanem Czarnieckim. No i może niesłusznie, dlatego że, jeszcze raz podkreślam, Lubomirski wykazał równe talenty wojskowe co Stefan Czarniecki. Przy czym, proszę pani, naprawdę nie przejmujmy się tym, co było wcześniej. Jeżeli nie stracono w roku 1945 Petena, to dlatego, że on w okresie I wojny był bohaterem i znakomicie dowodził obroną przed nim, co go nie uchroniło przed więzieniem, w którym pozostał aż do śmierci. To siedział w tym więzieniu po wojnie aż 10 lat. W 1951 umarł. Ale tutaj nie miano na uwadze, na względzie jego zasług z czasów I wojny światowej. Więc trudno wybielać Lubomirskiego, oceniając wyłącznie jego okres w latach, jego postępowanie w latach najazdu szwedzkiego. Ale gdyby król postąpił bardziej dyplomatycznie, gdyby próbował w jakiś sposób się z Lubomirskim dogadać, to przecież nie doszłoby, krótko mówiąc, do tej wojny domowej. No nie doszłoby do wojny. Bo to była wojna domowa. Przy czym mi się zdaje, że jedna rzecz zadziałała na korzyść tych, którzy chcieli rozpętać wojnę domową. Że w gruncie rzeczy straty w czasie, w bitwie pod Guzowem, gdzie wojska Zygmunta III Wazy bez trudu rozgromiły oddziały Rokoszan, po Rokoszu Zebrzydowskiego, po Guzowem, pamięć wojny Kokoszej. Te wszystkie wojny domowe w Polsce to były właściwie nieszkodliwymi wojenkami. Później się rozpaczliwie skarżono, że kogoś tam złupiono, komuś zgwałcono żonę i tak dalej, ale to było niczym w porównaniu z tym, co przyniósł ze sobą Rokosz Lubomirskiego. To znaczyło, że magnateria już wyrosła w potężną, groźną siłę, zdolną uniemożliwić jakąkolwiek poprawę sytuacji politycznej w państwie. Mm-hmm. Lubomirski po wygranej tej strasznej, haniebnej bitwie pod Mątwami, w której wyginął kwiat Armii Polskiej, ci żołnierze Stefana Czarnieckiego, zahartowani w walkach o Rzeczpospolitą i w Polsce, i w Danii, i na Ukrainie, zawarł z królem, właściwie zmusił króla tą sytuacją do ugody w Łęgonicach w roku 1666. Lubomirski ukorzył się przed królem, ale w zamian za to Jan II Kazimierz musiał zrezygnować z planów elekcji Vivente Regge. Ta ugoda w konsekwencji, gdzieś tam w konsekwencji doprowadziła do abdykacji monarchy, 2 lata później. Dlaczego wtedy, panie profesorze, król nie wybaczył Lubomirskiemu? Dlaczego? Mi się zdaje, że on mu wybaczył. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że sprawa by miała niewątpliwie dalszy ciąg. To tak jak z kozakami, zawierano rozejmy i tak dalej, a potem oni znowu się zrywali do walki. Myśmy ich bili, albo oni nas bili i znowu rozejmy. Otóż on umarł 31 stycznia 1667 roku. Jerzy Lubomirski na Śląsku. W samotności, opuszczony. Nie bardzo w samotności, bo w otoczeniu najwierniejszych, między innymi Stefana Niemirycza. Ale z piętnem zdrajcy. Piętnem zdrajcy. Ale zdrajcy u części szlachty. Dlatego, że część szlachty uważała go za bohaterskiego obrońcę swobód stanowych. I ta legenda jeszcze przetrwała do wieku XIX. Są historycy, którzy jak Czermak, jak później Sobieski, bardzo schwalili postępowanie Lubomirskiego, bo oni patrzyli na to z punktu widzenia zaborów. Dla nich każdy sprzeciw wobec władcy, który rządzi nieprawnie i łamie zobowiązania złożone tym swoim elektorom, był czymś, co działał podniecająco wobec zaborców, którzy też rządzili nieprawnie, wbrew woli swoich polskich poddanych. Więc trzeba powiedzieć, że u części szlachty Lubomirski pozostał
bohaterem, porównywali go nawet do Brutusa, co jest rzeczą śmieszną, że Brutus się też, jak wiadomo, sprzeciwstawił tyranii Cezara, co nie zapobiegło przekształceniu Rzymu z Republiki w Cesarstwo. No więc w każdym razie Lubomirski jest postacią tragiczną na swój sposób. To był człowiek głęboko wykształcony, nie wiem na ile koniunkturalnie, ale on naprawdę otaczał Arian opieką. I w okresie rokoszu Lubomirskiego Stanisław Lubieniecki, który także przebywa na emigracji, wydaje pisemka w obronie Lubomirskiego i w obronie Arian, bo on uważa, że należałoby doprowadzić do pojednania z królem, a przy tej okazji odwołać edykt banicji Arian. Lubomirski tłumaczył Tacyta, miał za sobą studia w Lejdzie i w Lowanium i tak dalej, i tak dalej. Więc słowem to był intelektualista, Europejczyk, który po prostu wdał się w grę polityczną, tragiczną w skutkach dla Rzeczypospolitej i tego się nie da wymazać. To już kontynuując to, co pan profesor powiedział o Lubomirskim intelektualiście, może trzeba jeszcze też przypomnieć, że przełożył Guariniego Wiernego Pasterza, że jest autorem pisma politycznego Jawnej Niewinności Manifest. Tak. Tak, że jest bohaterem poematu Kochowskiego Kamień Świadectwa, czy dramatów Szajnochy, Odyńca, Szujskiego. No te dramaty to powiedzmy, darujmy sobie, to była poczciwa grafomania. Historycy, którzy w XIX stuleciu brali się do pisania dramatów historycznych, właśnie jak Szujski, jak Szajnocha, jak Bielawski, to byli, pożal się Boże, literatami. No, naprawdę. No, ale za to ze współczesnych nikt nie odważył się sięgnąć chyba po biografię. Znaczy ze współczesnych literatów, tak? Tak, no, wspomina o nim przelotnie Malewska w Panach Leszczyńskich. No przelotnie. Przelotnie. Wspomina. No i występuje w świetle takim dwuznacznym, występuje w trylogii Sienkiewicza. Tak, się tak. Proszę państwa, mogą już państwo do nas dzwonić. 022 645 22 22. Bardzo jesteśmy ciekawi państwa opinii na temat Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. Był zdrajcą, czy też działał te wszystkie kroki i czyny, które podejmował z myślą o Rzeczypospolitej. Ja jeszcze tylko może, panie profesorze, chciałabym prosić o wyjaśnienie, bo tak, Lubomirski chciał oczywiście zostać królem, ale gdyby nie było tej całej historii, to szlachta wybrałaby go chyba na króla na tym sejmie elekcyjnym, na którym został wybrany Michał Korybut-Wiśniowiecki. No, skasowany został wyrok na Lubomirskiego. Został wybrany Michał Korybut-Wiśniowiecki, to już Lubomirski nie żył od przeszłego roku. No już nie żył, ale gdyby był. A to może by miał szansę. Proszę pani, jeżeli taki, przepraszam słuchaczy za wyrażenie, taki skończony łobuz jak Bogusław Radziwiłł po tych wszystkich zdradach ośmielał się wysuwać swoją kandydaturę na tron, to cóż by przeszkodziło Lubomirskiemu? Przecież Radziejowski, który naprowadził Szwedów na swoją ojczyznę, to umarł jako nasz ambasador w Konstantynopolu. Myśmy mieli zaczułe serce w stosunku do zdrajców i ja nie jestem krwiożerczy, ale magnaterię sprzedajną zaczęto za późno wywieszać, mianowicie dopiero po Konfederacji Targowickiej. Proszę państwa, czy Jerzy Sebastian Lubomirski był zdrajcą, czy działał z pobudek patriotycznych? 022 645 22 22. Halo? Dobry wieczór. Witamy serdecznie. Kłania się Jacek z Warszawy. Ja chciałbym podrzucić taką tezę, którą widzę, że nigdy nie zauważyłem, ale proszę zauważyć, że w tym samym czasie w Anglii Oliver Cromwell, który wyraźnie stawiał, że to jest dobro właśnie ojczyzny angielskiej, wprowadził swoje rządy. Może Lubomirski coś też o tym wiedział i chciał w ten sam sposób jak Cromwell zacząć rządzić. No, panie profesorze, co pan na to? Dziękujemy panu za telefon. Ale ja nie słyszę. A jak to pan nie słyszy? Proszę sprawdzić, czy tam są słuchawki. Teraz jest dobrze. Coś było, nie kontaktowało. Tak, to ja poproszę o powtórzenie pytania. Nasz słuchacz pytał, czy Lubomirski nie chciał przypadkiem zadziałać w taki sam sposób jak Cromwell. Czy nie chciał rządzić w taki sposób jak Cromwell. Dojść do władzy tak jak Cromwell.
No to trudno powiedzieć, ale niewątpliwie jakieś wrażenie Cromwella w Polsce było, tylko że Cromwell był oceniany zdecydowanie negatywnie ze względu właśnie na to ścięcie króla. Mhm. Ja myślę, że gdyby nawet Lubomirski doszedł do władzy za rządów Jana Kazimierza zdetronizowanego, to by królowi i jego rodzinie nic nie uczynił. Natomiast Cromwell się opierał poza tym na stronnictwie protestanckim, znakomicie zdyscyplinowanym i fanatycznym. Lubomirski nie miał w zapleczu takiego obozu adherentów. Mm-hmm. 022 645 22 22 Jerzy Sebastian Lubomirski, zdrajca czy magnat działający z pobudek patriotycznych? Halo? Dobry wieczór. Witam serdecznie. Czy bym mogła poprosić o przedstawienie szerszego kontekstu złożenia ślubów przez króla Jana Kazimierza, ślubów we Lwowie oczywiście. Dziękujemy bardzo. Panie profesorze, działają słuchawki? Tak, działają. Dobrze, doskonale. Bardzo proszę. O ślubach można bardzo długo. Śluby Jana Kazimierza złożone 1 kwietnia 1656 roku obejmowały właściwie trzy podstawowe elementy. Powołanie Najświętszej Marii Panny na królową Polski, poprawę położenia chłopów i zapowiedź zaostrzenia represji wobec dysydentów. To był pomysł chyba Ludwiki Marii, dlatego że w 1637 roku we Francji powołano Matkę Boską na królową Francji, a w Bawarii to uczyniono jeszcze wcześniej. Z polepszenia doli chłopów niewiele wyszło, bo to zależało od dobrej woli szlachty, a szlachta nie była skłonna do łagodzenia ucisku pęszczyźnianego. Natomiast jedyny konkretny owoc tych ślubów lwowskich to było zaostrzenie postępowania wobec dysydentów. Używając naszego języka, można powiedzieć, że w dobie najazdu szwedzkiego uznano ich za piątą kolumnę, która działa wewnątrz Rzeczypospolitej na korzyść wroga. I pośrednim skutkiem ślubów lwowskich, według mnie jedynym realnym skutkiem ślubów lwowskich, to było wygnanie Arian w 1658 roku, czyli w 2 lata po uchwaleniu tych ślubów. Z kolei profesor Płaza, krakowski badacz, twierdzi, że śluby lwowskie przyczyniły się do zaostrzenia fanatyzmu religijnego i do utożsamienia na zawsze pojęć Polak-katolik, wykluczając od tego inne nacje. Ale moim zdaniem, o którym już mówiłem, jest to, że śluby lwowskie zostały pozytywnie przyjęte również i przez szlachtę protestancką, która upatrywała w Najświętszej Marii Panny obrońcę wolności szlacheckich. Odbieramy następny telefon. Halo? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Profesorze. Dobry wieczór Panu. I Pani Redaktor. Ja bardzo się cieszę, że Państwo tutaj poruszacie tematy XVII wieku, bo to jest dzisiaj bardzo aktualna sprawa. Ale tak ad rem, to wie Pan, Panie Profesorze, nie jest tak łatwo ocenić człowieka, jego działanie po konkretnych czynach. Bo z jednej strony rokosz to jest straszna rzecz i doprowadzenie do wojny domowej, można powiedzieć, takiej no krótkiej, ale z drugiej strony przesłanki działania jego i ludzi wokół, czyli Lubomirskiego i wokół niego skupionych, którzy chcieli coś zmienić w tamtych czasach, okrutnych, strasznych, głupich, to nie można tak człowieka rozrzeszyć, powiedzieć niedobry, zdrajca i tak dalej. No, dziękujemy panu. Dziękuję bardzo. Proszę, no, panie profesorze. Nie można powiedzieć, żeby ludzie skupieni wokół Lubomirskiego chcieli coś zmienić. Wręcz przeciwnie, oni bronili ustroju Rzeczypospolitej w takiej formie, w jakiej ten ustrój został zastany przez najazd szwedzki. Byli przeciwko jakimkolwiek reformom. Tutaj zmienić chciał dwór królewski, który widział, że posługiwanie się słabym aparatem administracyjnym, słabą władzą królewską może ponownie sprowadzić katastrofę na Polskę. Ale Lubomirski, przyznajmy, nie przekraczał prawa. On się posługiwał prawem panującym, obowiązującym. No, występując... Wykorzystał to prawo, to fakt. Ale występując zbrojnie, podnosząc rokosz... No to już później. Ale jak myślę o tym, że jak blokował obrady sejmowe, czy też jak paraliżował, ale na legalnej drodze działalność aparatu państwowego. Niestety. Na legalnej drodze. Odbieramy telefon 022 645 22 22. Halo? Halo? Nie, chyba ktoś się rozłączył. Jeszcze raz przypomnę numer 022 645 22 22.
Tak się wydarzyło, panie profesorze, że na przestrzeni 10 lat chyba, dobrze mówię, od tych dramatycznych wydarzeń umarła królowa Ludwika Maria, król Jan II Kazimierz abdykował, a na tronie zasiadł Michał Korybut Wiśniowiecki. Dzięki tatusiowi. Dzięki temu. Nazwisku tatusia. Tak. Tak. No, sytuacja się tak w tak krótkim czasie diametralnie obróciła, ale odbierzemy telefon. Może wrócimy do tego wątku, żeby słuchacze się nie niecierpliwili. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana profesora i panią redaktor. Krzysztof z Poznania. Ja moim zdaniem jednak przychyliłbym się do tego, że pan magnat Lubomirski był zdrajcą. No, Rokosz, podniesienie zbrojnego ramienia przeciwko władzy, jaka by ona nie była, jednak była zdradą, no, spowodowała określone skutki. Natomiast jeszcze chciałbym powrócić do poprzedniej wypowiedzi pana profesora o tym fanatyzmie religijnym rzekomym, który się, no, pan profesor tego nie twierdził, tylko że niektórzy z publicystów czy z historyków podnosili ten temat. No, moim zdaniem nie ma to nic do rzeczy. Przysięgi i zaprzysiężenie czy uznanie Najświętszej Maryi Panny za królową Polski niewątpliwie nie przyczyniło się do fanatyzmu religijnego, a moim zdaniem wręcz przeciwnie. To jest trochę taka może religijna wypowiedź, ale tak to oceniam. Natomiast trzeba sobie też powiedzieć jasno i wyraźnie, że to, co my nazywamy fanatyzmem, stosunek współczesnych Polaków, szlachty do Arian, to wynikał, czy do innowierców, wynikał bardzo często i to w czasie najazdu potopu szwedzkiego, z ich zachowania wobec Polaków, którzy ich przygarnęli, no bardzo często i nagminnie niestety opowiadali się za najeźdźcą. Ja pod Poznaniem, taka miejscowość Skoki została otoczona swojego czasu za Jana Kazimierza, jak się nawrócili na katolicyzm, bo zdradzili. To samo było w Lesznie Wielkopolskim. To niestety taka była prawda. Ja nie wiem, czy pan profesor się z tym zgodzi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Panie profesorze, proszę bardzo. Ja tylko pragnę przypomnieć, że istotnie Leszno spalone zostało za to, iż mieszkańcy Leszna zbrojnie razem ze Szwedami bronili miasta przed wojskami polskimi, które chciały odbić i opanować. Natomiast dysydentami, do dysydentów zaliczam także Arian, to było to nieszczęście, że na początku najazdu szwedzkiego po stronie szwedzkiej opowiedziała się większość szlachty katolickiej, nawet niektórzy biskupi. Ale tym wszystkim umożliwiano, jeżeli tylko chcieli, powrót na łono ojczyzny, przebaczano zdradę i tak dalej. W stosunku do dysydentów miano zgoła inną politykę. To znaczy wykorzystano to, żeby rozpętać na nich nagonkę. Nieprzypadkowo w 1668 roku, czyli w 10 lat po wygnaniu Arian, wychodzi dekret sejmowy zakazujący apostazji, to znaczy pod karą pozbawienia czci i tak dalej, porzucenie religii katolickiej. To jest faktyczny koniec polskiej tolerancji. I nic dziwnego, dlatego że ten protestant, o którym dotychczas miano mgliste pojęcie, nagle przychodził do wsi czy do miasteczka, tam gwałcił, podpalał i tak dalej. To był protestant szwedzki, ale protestant szwedzki często pozostający w sojuszu z protestantem polskim. Tylko nie można powiedzieć, żeby wszyscy protestanci zdradzili. I jedna rzecz bardzo istotna dla naszego spojrzenia na dzieje. My patrzymy przez pryzmat szlachty. A nie pamiętamy, że wierne pozostały królowi Janowi Kazimierzowi i Rzeczypospolitej tak zwane miasta pruskie, to znaczy Gdańsk, Toruń, Elbląg. A te miasta pruskie były zaludnione w 90% przez protestantów. Mimo to oni nie przeszli na stronę swoich współwyznawców, tylko bili się dzielnie w obronie Rzeczypospolitej. Więc nie trzeba rozpatrywać tego państwa jako zaludnionego wyłącznie przez szlachtę. Ale pan profesor tym mi przypomniał, że jeszcze jedną zaletę miał Lubomirski jako wódz, jako żołnierz. Potrafił fantastycznie radzić sobie w sprawach oblężenia. Właśnie oblegał Toruń. Skutecznie oblegał. Skutecznie oblegał Toruń. Odbierzemy telefony następne. Halo? Dobry wieczór. Witamy Dobry serdecznie. Dobry wieczór państwu. Proszę państwa, ja myślę, że jednak Lubomirski był zdrajcą, jako że w takim czasie, jak była Polska, w tym czasie, kiedy rzecz się działa, było tak, że legalną władzą był król i występowanie wtedy przeciwko królowi było zdradą. Ale jeśli pan profesor by pozwolił, to ja bym zadał pytanie dotyczące samego tego faktu ukorzenia się Lubomirskiego przed królem. Wiem, że miało to miejsce w Łęgonicach, w takiej wsi koło Nowego Miasta nad Pilicą i tam dotychczas
trwa taka myśl o tym ukorzeniu, natomiast o tym ukorzeniu się przed królem. Czy pan profesor zna jakieś fakty, czy znane jest miejsce, bo tam jest taka górka przekrośna, w tej chwili tam jest ufundowany kościół, stoi kościół murowany, drewniany spłonął, stoi murowany. Czy to właśnie to miejsce było miejscem ukorzenia się, bo tradycja głosi, że właśnie Lubomicki pod tą górkę podchodził na kolanach do króla. Czy to jest fakt, czy to jest takie podanie ludowe? To znaczy, jeżeli przystępował do aktu ukorzenia, to oczywiście musiał uklęknąć na oba kolana. Natomiast w którym dokładnie to było miejscu, to panu nie powiem, bo po prostu nie wiem. Często w legendach, które się utrzymują z pokolenia na pokolenie, jest jakieś ziarnko prawdy. Otóż być może. To. I tradycji trzeba troszeczkę wierzyć. Tak. Na pewno, nie wiadomo, czy na pewno podchodził na kolanach pod tę górkę przeprośną, ale górka przeprośna jest z całą pewnością związana z tym wydarzeniem. Odbierzemy następny telefon. Halo? Halo? Dobry wieczór. Halo? Dobry witamy wieczór. Serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Przepraszam, bo już dwa razy nie wyłączano. Ja chciałem tylko już, bo czasu nie ma, żeby pan profesor, jeśli może, przypomniał, kiedy aktem sejmowym została Maria, Matka Boża, intronizowana na tron. No to jest na mocy ślubów lwowskich z kwietnia 1656 roku i dopiero pierwszy Sejm został zebrany w 1658 roku, bo przedtem ze względu na toczące się działania wojenne nie mógł. I chyba na tym Sejmie nastąpiło to. Jeżeli jeszcze państwo zdążą w ciągu 3 minut, to jeszcze odbierzemy jeden telefon. 022 645 22 22, a jeśli nie, to przejdziemy za moment do podsumowania. Odbieramy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Arkadiusz Bednarczyk z Łańcuta. Witamy. Ja chciałem powiedzieć właśnie coś na plus Jerzego Lubomirskiego. Otóż 350 lat temu na zamku w Łańcucie podpisano konfederację łańcucką i w głównej mierze właśnie Jerzy Lubomirski był tym, jak gdyby, spirytuzmowem z tego całego wydarzenia. No już w Lubowli zachęcał króla do podjęcia wysiłków w czasie potopu szwedzkiego. Potem te wszystkie walki w okolicach Łańcuta ze Szwedami, w Jarosławiu, w Przeworsku, w Przemyślu. Później odwrót wojsk szwedzkich do Leżańska. Także no, tutaj chciałbym właśnie swój głos, mimo że później oczywiście Jerzy Lubomirski popełnił tą zdradę przeciwko jednak bądź co bądź najwyższemu organowi władzy, ale w czasie potopu szwedzkiego jednak trzeba pamiętać, że był tym głównym takim czynnikiem, który zachęcał króla i w ogóle tych wszystkich panów królestwa do podjęcia walki z najeźdźcą szwedzkim. No oczywiście również tutaj w Łańcucie prowadził doskonałą obronę na zamku w Łańcucie przeciwko wojskom księcia Jerzego Rakoczego. Dziękujemy serdecznie, panie profesorze, proszę. O podsumowanie, tak? Jeszcze nie? Myślałam, że zechce się panu stosunkować do tego telefonu. Nie, tylko ja chcę powtórzyć to, co już mówiłem. Za moment podsumujemy. Mianowicie, że zasługi z okresu najazdu szwedzkiego nie mogą nam przekreślić tego co wiąże się z jego naprawdę haniebnym postępowaniem w latach rokoszu zebrzydowskiego, który się przekształcił w krwawą wojnę domową. Odbieramy ostatni telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, wiem, że jest mało czasu. Czy mógłby pan w 2 słowach chociażby wyjaśnić mi rzeczy, której nie jestem w stanie pojąć, interesując się historią Polski? Dlaczego król Polski, Jan Kazimierz, to zresztą dotyczy jeszcze paru innych królów, był tak bardzo niezadowolony z faktu bycia królem Polski i kombinował jakieś inne historie, że dla niego fakt bycia królem Polski był mało ważny, że starał się o inne... Znaczy, że zasiadał na polskim tronie, którym jednocześnie gardził, tak? O którym tym pan gardził. Mówi. Właśnie, dokładnie
Dokładnie o to mi chodzi. Dziękujemy panu za telefon. Bardzo proszę, panie ministrze. Ja myślę, że jeżeli chodzi o Jana Kazimierza, którego bym wyłączył w tym przypadku, od innych królów odłączył, to zadziałały cechy charakterologiczne. Mianowicie Jan Kazimierz się nie mógł zdecydować, kim on zostanie. On był i kardynałem, był i nowicjuszem u jezuitów, był i posłem i tak dalej. I w końcu został królem. I tutaj bardzo go denerwowała ciągła opozycja szlachty, zwłaszcza przejawiana na Sejmie, pamflety, jakie o nim krążyły, także z radością pozbył się korony, kiedy wreszcie żona umarła, już nie zmuszała go dalej do uciążliwego sprawowania rządów. Podsumowanie, panie profesorze. Jerzy Sebastian Lubomirski. Zdrajca, definitywny, który przyczynił się do upadku Rzeczypospolitej. Jakie były konsekwencje rokoszu lubomirskiego? No niewątpliwie trudno wybielać Lubomirskiego, dlatego że jego zachowanie się w okresie niesłychanego osłabienia państwa polskiego, osłabienia gospodarczego, osłabienia militarnego pogłębiło jeszcze to osłabienie i przyczyniło się do po upadku prestiżu Rzeczypospolitej wśród sąsiadów i w całej Europie. Tego się nie da po prostu wybronić, ani jego zasługami w czasie najazdu szwedzkiego, ani jego osobistymi zaletami. Tutaj pycha magnacka wzięła górę nad interesem Rzeczypospolitej, który to interes był poważnie zagrożony przez rokosz Lubomirskiego. Wyobraźmy sobie, że on by żył dalej, to na pewno by podniósł następne zbrojne wystąpienia przeciwko królowi i my byśmy przez wzajemne wycięcie się Polaków pozostali państwem bezbronnym w sytuacji, kiedy Rosja szykowała się już do odebrania ziem na wschodzie. Dziękuję bardzo. Jerzy Sebastian Lubomirski był bohaterem cyklu dzisiaj, w czasie dzisiejszego spotkania w Klubie Ludzi Ciekawych Wszystkiego, bohaterem cyklu Historyczne Spory. Następne spotkanie z panem profesorem Januszem Tazbirem 17 lutego i bohaterką tamtego spotkania będzie Ludwika Maria Królowa Polski. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja dziękuję także państwu. I do usłyszenia za miesiąc. Do usłyszenia. A ja z państwem się usłyszę za tydzień, mam nadzieję. Do usłyszenia, Hanna Maria Giza.